Kontrowersyjna ławeczka nadal budzi emocje. Po raz siódmy zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Witolda Gombrowicza. Muzeum imienia Oskara Kolberga ponownie otwarte dla zwiedzających. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Wiele kpin i żartów wzbudza ławka z polską flagą. Wywołała oburzenie u wielu mieszkańców, głównie z powodu kosztu pojedynczej instalacji. Kontrowersje wśród polityków PO w Radomiu budzą także kolory biały, czerwony i niebieski. Paraizm w czystej postaci to jest po prostu miś na miarę naszych możliwości. Niestety nie w barwach Polski, a w barwach Rosji tak wyszło i mam nadzieję, że autor nie miał tego na myśli, ale na pewno jest to ławka w barwach PiSu. Instalacja w kształcie konturów Polski to element prowadzonej w całym kraju przez Bank Gospodarstwa Krajowego akcji informacyjno-promocyjnej poświęconej inwestycjom, których realizację wspomaga BGK. Czytamy w oświadczeniu banku. 16 w kraju, każda 100 tysięcy złotych plus koszty konserwacji. Najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, jak ten rząd podchodzi do Polek i Polaków, jak ten rząd kpi z nas, jak szydzi ze zwykłych obywateli, bawią się na całego. W dobie wojny, w dobie pandemii, kryzysu w szkołach, szalejącej inflacji, bo już dzisiaj ta inflacja jest na poziomie ponad 16%, najwyższa od 25 lat, a słyszymy, że od nowego roku będziemy mieć dwójkę z przodu. W dobie sytuacji, kiedy ludzie nie wiedzą, czy będą mieli czym zapłacić za prąd czy ogrzewanie, nie wiedzą, jak mają spłacać kolejne raty swoich kredytów, bo 11 raz z rzędu zostały podniesione stopy procentowe, mamy fundowany i organizowany taki happening. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Nie mają tu dostępu osoby mające problemy z poruszaniem się. Schody, jak czytamy w regulaminie, powinny znajdować się z tyłu, jednak w radomskim wydaniu konstrukcji są one z przodu. Nie ma ani podjazdu, można wejść, tak jak mówi instrukcja i regulamin, korzystania z ławeczki tylko i wyłącznie po schodach, trzymając się poręczy. Jak jest solidna, właśnie widzimy. Z perspektywy młodych osób powiem, że jest to ławka niepraktyczna, nie jest estetyczna, bo jak widać niszczeje. W Poznaniu po 10 dniach już uległa zniszczeniu, już farba schodzi, więc konstrukcja jest źle wykonana. O tym, co mówił też pan radny, że oczywiście to trzeba naprawiać, to też są dodatkowe koszty, ale my, młodzi ludzie, wolimy iść sobie do parku, posiedzieć w większej grupie osób, porozmawiać, niż korzystać z takiej konstrukcji, jak tutaj jest postawiona. BGK tłumaczy, że tego typu instalacje są elementem scenografii podczas planowanych wydarzeń banku i zostały ustawione pilotażowo. Ławki, nie ławki mają stać do końca listopada. W sobotę 17 września już po raz siódmy zostanie wręczona Nagroda Literacka imienia Witolda Gombrowicza. Ustanowił ją samorząd Radomia w 2015 roku. W tegorocznej edycji zostało nadesłanych prawie 100 propozycji. Spośród nich jury wybrało 5, które będą walczyły o Nagrodę Literacką. To Izbica i Izbica Rafała Hetmana, Ojczyzna Jabłek Roberta Nowakowskiego, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję Mateusza Pakuły, Niejedno Barbary Woźniak oraz Mireczek, Patoopowieść o moim ojcu Aleksandry Zbroi. Nagroda skierowana dla młodych twórców, dla debiutantów, dla ludzi, którzy utalentowanych młodych twórców, którzy wchodzą na ten rynek. Jak wielki to jest sukces, to najlepiej obrazuje ilość książek, która została zgłoszona we wszystkich dotychczasowych edycjach, ponad 600 pozycji. Jesteśmy jedną z najważniejszych nagród literackich w Polsce, także to bardzo cieszy. Tematyka książek była bardzo różnorodna. Jury nie miało łatwego zadania. Dominowały tematy osobiste, prywatne. Wśród książek nominowanych dwie mówią o tak istotnym
dylemacie jak eutanazja. Laureat otrzyma 40 tysięcy złotych oraz lornetkę będącą symbolem twórczej uważności wobec świata i nawiązującą do ostatnich lat życia pisarza. Nagrody finansowe otrzymają także wszyscy nominowani. Kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej wyjedzie na miesiąc do Vence na południu Francji, gdzie pisarz spędził ostatnie 5 lat życia. Organizatorzy podkreślają, że tak wysokie nagrody to efekt bardzo dobrej współpracy z różnymi instytucjami i przedsiębiorcami. Angażujemy się w wydarzenia kulturalne, bowiem nie samą tylko produkcją, nie samą operacyjną działalnością firma żyje. Wręczenie Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się w sobotę 17 września w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. Muzeum imienia Oskara Kolberga zostało ponownie otwarte dla zwiedzających. Dzięki trwającemu kilka lat gruntownemu remontowi sale ekspozycyjne zyskały między innymi nowe oświetlenie i nowoczesne multimedialne wyposażenie. Placówka świętuje również 30. rocznicę jej włączenia w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej. Placówka jest jedynym muzeum biograficznym w kraju, które gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia i materiały prezentujące dzieła Oskara Kolberga, polskiego etnografa, folklorysty i kompozytora, człowieka renesansu. Po trwającym kilka lat remoncie można znów zwiedzać muzeum. Sale ekspozycyjne zyskały nowe oświetlenie i nowoczesne multimedialne wyposażenie. To również 30. rocznica włączenia placówki w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej. To jest nasze dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo narodowe, postać Oskara Kolberga. To jest postać nie tylko znakomita w sensie, powiedziałbym, etnografii, etnologii, utrwalania tego wszystkiego, co jest w kulturze ludowej. To jest fenomen na skalę europejską, powiedziałbym nawet światową. W muzeum do tej pory zorganizowano ponad 120 wystaw popularyzujących m.in. wiedzę o związkach Oskara Kolberga z Przysuchą. Wystawy zostały dwukrotnie wyróżnione w prestiżowym konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba w kategoriach na najciekawszą wystawę oraz najciekawsze wydawnictwo muzealne. Muzeum składa się z 5 sal. W tej najważniejszej prezentujemy dzieło, życie Oskara Kolberga oraz jego rodziny. Mamy aranżowane wnętrza salonu XIX-wiecznego i takim dopełnieniem ekspozycji biograficznej jest wystawa Gabinet Humanisty, gdzie pokazujemy oryginalne malarstwo i księgozbiór częściowy z XIX wieku. Podczas wydarzenia wręczono medal zasłużony kulturze Gloria Artis dla kierownika muzeum dr Agnieszki Zarychta-Wójcickiej oraz medal Promazowia dla muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze. Takie odznaczenie, taki medal można dostać tylko jedyny raz. I dlatego bardzo się cieszę, że właśnie w roku jubileuszowym dla muzeum imienia Oskara Kolberga ten medal został przyznany. Również medal Gloria Artis otrzymała z rąk pana senatora Stanisława Karczewskiego pani dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, która obecnie pełni funkcję kierownika w muzeum. Zwiedzający są zadowoleni ze zmian. Byłem tutaj jeszcze w latach, kiedy chodziłem do szkoły średniej. No i zmiany, które nastąpiły, no zdecydowanie na korzyść. Przede wszystkim po tym remoncie widać, że no jest pięknie wyremontowane. Oczywiście przejdę wszystkie pomieszczenia. Instytucja współpracuje z największymi ośrodkami muzealnymi i naukowymi w kraju. Realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne, sesje popularno-naukowe, badania etnograficzne i historyczne. Rywalizacja kół gospodyń wiejskich z powiatu lipskiego i zwoleńskiego w ogólnopolskim konkursie Bitwa Regionów, występy artystyczne oraz wiele innych atrakcji czekało na odwiedzających stadion w Rzeczniowie w miniony weekend podczas pierwszej edycji Festiwalu Smaków. Pierwsza edycja Festiwalu Smaków przyciągnęła do Rzeczniowa wiele osób, tych młodszych i nieco starszych. Nie zabrakło m.in. prezentacji blisko 20 kół gospodyń wiejskich, atrakcji dla dzieci, czy występów artystów muzyki ludowej, czyli kapeli Bronka Machla i kapeli Zdzisława Kwapińskiego. Były także potańcówki na dechach, które stanęły przed rzeczniowską sceną. W ramach tego festiwalu się odbywają wspaniałe inne towarzyszące imprezy, jak na przykład piknik z produktem polskim oraz Konkurs dla kół gospodyń wiejskich pod nazwą Bitwa Regionów. To są koła gospodyń wiejskich z naszego powiatu lipskiego oraz z powiatu zwoleńskiego. Na scenie wystąpił także zespół Daj to głośniej, a gwiazdą wieczoru był Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Jak zapowiada wójt gminy Rzeczniów Karol Burek, w planach jest już druga edycja Festiwalu Smaków, bo jak sam mówi, nie można tak wspaniałego dzieła zostawić bez kontynuacji.
W dzisiejszym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i pogodę.